Państwa serdecznie. Już byśmy zaczynali, bo już jest czas. Chciałabym Państwa serdecznie powitać, także witam naszych gości. Ja na początku powiem krótko o Filozofuj i o całej inicjatywie naszego czasopisma i całego klubu Filozofuj. To jest najnowszy numer Kultura, a dzisiaj będziemy debatowali na temat nauki. Natomiast Filozofuj to jest takie wielkie przedsięwzięcie, które ma na celu popularyzację filozofii i to jest jedyna taka inicjatywa w Polsce. Dostaliśmy się także w tym roku do finału konkursu Popularyzator Nauki 2016, więc prosimy trzymać kciuki. Organizujemy spotkania w całej Polsce, debatujemy w Gdańsku, w Olsztynie, w Opolu, w Lublinie, niedługo mam nadzieję też w Katowicach. Więc serdecznie Państwa zapraszam też na kolejne spotkanie, które odbędzie się na początku grudnia. I teraz już oddaję głos. Dziękuję bardzo. Chciałabym jeszcze raz wszystkich Państwa tutaj serdecznie powitać, a w szczególności naszych dzisiejszych gości, którzy przyjęli nasze zaproszenie, zgodzili się podzielić wiedzą. Więc witam najpierw pana profesora doktora habilitowanego Tomasza Placka. Pan profesor jest pracownikiem Instytutu Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie pracuje nad teorią rozgałęziających się historii, tak zwany branching spacetime i jej zastosowaniem do kwestii takich jak determinizm i przyczynowość, interpretacje prawdopodobieństwa i mechaniki kwantowej oraz zagadnienie ludzkich działań sprawczych. Wcześniej interesował się filozofią matematyki, a jego drugą pasją jest pływanie. Równie gorąco chciałabym powitać pana doktora habilitowanego Janusza Majcherka, profesora Uniwersytetu Pedagogicznego. Jest on kierownikiem Katedry Socjologii Kultury. Zajmuje się filozofią i socjologią kultury, filozofią społeczną i polityczną. Jest również autorem dzieła Źródła relatywizmu w nauce i kulturze XX wieku, od teorii względności do postmodernizmu. Jest publicystą i współpracuje również z Tygodnikiem Powszechnym. Teraz może tak w dwóch słowach o formule dzisiejszego spotkania. Będzie ono się dzieliło na dwie części. W pierwszej z nich zostaną skierowane do Państwa profesorów trzy pytania, które zostały tutaj wcześniej przygotowane. Następnie będzie czas dla Państwa. To będzie czas, kiedy będą mogli Państwo zadać pytania. Już teraz chciałabym zachęcić do aktywności i do skorzystania z tej okazji. Dobrze, więc może już zaczynając dyskusję. Pierwsze pytanie do Państwa, do Panów. Czy można uprawiać filozofię niezależnie od nauki i co miałoby to znaczyć? Czy mnie słuchać zawsze od takiej odpowiedzi na to pytanie? I wracając do pytania. Myślę, że tak, że nie dość, że można tak robić, czyli uprawiać filozofię bez odwoływania się do nauki, ale że przeróżne działy filozofii z powodzenia to robią, prawda? Żeby wspomnieć choćby filozofię języka, czy całą obszerną działkę filozofii, dla których nasze nawyki językowe są takim głównym probierzem. Żeby Państwu przypomnieć, nie wiem, popularne dyskusje z takiej metafizyki współczesnej, prawda, na konkretnym przykładzie, prawda, czy mogłem się urodzić z innych rodziców, prawda, to jest takie modalne pytanie i ogólnie kwestia możliwości, co można, co nie można. Cała duża tradycja metafizyki idąca od Kripkego czy Lewisa będzie odpowiadała na to pytanie, odwołując się do naszych intuicji językowych. Rzekomo nasza intuicja językowa sprzeciwia się temu, żebym ja mógłbym się urodzić z innych rodziców. Nie byłbym wtedy sobą, nie byłbym Tomaszem Plackiem. Tak, że rzekomo jest taka intuicja. To jest taki przykład, że zupełnie swobodnie filozofuje
nie my, czy akurat ja nie, prawda, ale są poważne działki filozofii, które tak robią, no nie wspominając o działkach, powiedzmy, odległych od nauki, prawda, typu estetyka, czy etyka, czy filozofia społeczna. Tyle ja. Żeby odpowiedzieć na to pytanie, moim zdaniem trzeba odróżnić filozofię teoretyczną i filozofię praktyczną oraz naukę w sensie science, jak to mówią anglosasi, czy po polsku pseudoznawstwo, od humanistyki. Można uprawiać, tu się zgodzę z panem profesorem, naukę, filozofię niezależnie od nauki, ale tylko do pewnego momentu, mianowicie dopóki nasze filozoficzne dywagacje, ustalenia, spekulacje czy dociekania nie zderzą się z jakimiś ustaleniami naukowymi. Dlatego moim zdaniem, po to, żeby uniknąć marnowania czasu na wysnuwanie teorii, czy dociekanie, czy dokonywanie pewnych ustaleń, jakie już kiedyś zostały przez naukowców w partykularnych dziedzinach wiedzy naukowej dokonane, a także, żeby się nie narazić na kolizję z nimi, no, pewna elementarna kompetencja w każdej z tych nauk, w zależności od tego, jaką też dyscyplinę filozoficzną uprawiamy, jest jednak przydatna. Czy jest warunkiem koniecznym, czy jest niezbędna, to już kwestia do bardziej szczegółowej dyskusji. Ale w każdym razie, bo nie wyobrażam sobie, żeby ktoś, kto zajmuje się filozofią społeczną, nie miał rudymentarnych kompetencji w zakresie socjologii. Ktoś, kto zajmuje się filozofią kultury, tak jak ja, nie miał elementarnej kompetencji w zakresie antropologii kulturowej. I tak samo ktoś, kto zajmuje się filozofią nauki, ale w rozumieniu nauki, w rozumieniu science, no żeby nie miał jakiejś elementarnej wiedzy w zakresie fizyki. Inaczej grozi mu to, co zostało opisane bodaj na przykładzie Hegla, który po jakichś, jak to u niego, skomplikowanych i długich wywodach dotyczących jakichś zagadnień kosmologicznych, kilka lat później dowiedział się, że zostało odkryte jakieś ciało niebieskie, którego obecność całkowicie przeczy tym jego wywodom spekulatywnym i to chyba wtedy sformułował tę sentencję: jeśli fakty przeczą teorii, tym gorzej dla faktów. Chodzi o to, żeby zatem w filozofii nie narażać się na kolizję z nauką. Dlatego, rekapitulując, odpowiedziałbym tak. Można uprawiać niezależnie, ale równolegle, paralelnie. To znaczy, biorąc pod uwagę, że istnieje nauka i starając się przynajmniej orientować, co się w niej dzieje, po to, aby spełnić przynajmniej ten minimalny warunek, aby nie wchodzić z nią w kolizję, aby nie doszło do zderzenia, aby nie doszło do formułowania tez, teorii, konstatacji, które by były z nauką sprzeczne. Dziękuję bardzo za tę odpowiedź. Kolejne pytanie będzie się odnosiło do takiego pojęcia, które jest bardzo ważne w filozofii, jest bardzo często podejmowane, mianowicie pojęcia prawdy. Chciałam się mianowicie zapytać, czy wiedza naukowa jest prawdziwa, czy jedynie użyteczna? Może zmienimy kolejność. No dobrze, niech będzie. No cóż, no to jest odwieczne pytanie, które we współczesnej filozofii nauki jest osią sporu między realizmem a instrumentalizmem w nauce. Przyznam szczerze, że ja nie mam wystarczających kompetencji, żeby ten akurat spór rozstrzygnąć. Z grubsza się orientuję, o co w nim chodzi i wydaje mi się, że jest to odzwierciedlenie pewnego odwiecznego sporu, sporu uniwersalia mianowicie, a przynajmniej jakiś jego współczesny czy nowoczesny wariant. Czy zatem nauka odkrywa, jak to naprawdę jest, czy też służy opanowywaniu świata przy pomocy pojęć przez nas temu światu narzuconych. Ja się skłaniam ku temu drugiemu, ale zastrzegając, że moje kompetencje są niewystarczające, żeby podjąć się odpowiedzialnego rozstrzygnięcia. To, co na ten temat czytałem, to, co na ten temat wiem, skłania mnie
do sugestii, że nauka raczej ma charakter instrumentalny, a zatem jest praktycznym narzędziem opanowywania świata, a nie teoretycznym narzędziem rozstrzygania, co jest prawdą o tym świecie. Kategoria prawdy, jak wiadomo, w ogóle w ostatnich czasach jest podejrzana z powodów, które wydają mi się uzasadnione. Wydają mi się przekonujące pewne argumenty wskazujące na to, że prawda jest bardzo niebezpieczną kategorią. Czy jest wątpliwą w sensie filozoficznym, to jest inna rzecz. Oczywiście wiemy o tym, jakie ogromne kontrowersje budzi, jakie wielkie problemy z prawdą mamy. Ale to, co od czasu przynajmniej Michela Foucault mówi się o reżimie prawdy, o przemocy prawdy, a także to, co obserwuje, pani była łaskawa wspomnieć moją aktywność także publicystyczną na niwie bieżących komentarzy społeczno-politycznych, to, co obserwuję w życiu publicznym dziś, w tym życiu potocznym, pozanaukowym, pozaakademickim, skłania mnie do tego, że prawda to jest taki młotek do walenia innych po głowie. I jeśli słyszę o prawdzie, że musimy stanąć w prawdzie, że prawda nas wyzwoli, domagamy się prawdy i tak dalej, no to przypomina mi się 23 punkt deklaracji programowej NSDAP, który brzmiał: domagamy się prawdy w życiu publicznym i żądamy karania wszystkich, którzy upowszechniają kłamstwo za pomocą środków masowego przekazu. Cytuję tak mniej więcej z pamięci. I dlatego zarówno w życiu, jak mówię, pozanaukowym, pozaakademickim, jak i w życiu akademickim, gdzie niestety też się z tego rodzaju formami presji i instrumentalizacji prawdy w celach niemerytorycznych spotykamy. Z tych powodów prawda budzi moje zasadnicze wątpliwości i podejrzenia, które skłaniają mnie do tego, aby raczej przyjmować instrumentalną interpretację nauki, z całą też świadomością, że to jest pewna deklaracja filozoficzna. Myślę, że takim głównym problemem przy na tym styku nauka a teorie naukowe to jest taki problem, że nasze zaawansowane teorie naukowe postulują obiekty, które są nieobserwowalne, jakoś zasadniczo nieobserwowalne. Proszę pomyśleć o elektronach, protonach, kwarkach, strunach i tak dalej. Całej tej menażerii obiektów, na których filozof ma termin, obiekty postulowane przez teorię. Tak? I to pytanie o prawdziwość, jeśli byśmy odpowiedzieli tak, celem naszych teorii jest to, żeby były coraz bardziej prawdziwe, no to ta odpowiedź niesie ze sobą taką implikację, że to, co teorie mówią w sprawie tych postulowanych obiektów, to mówią prawdę, czy te postulowane obiekty istnieją. I teraz jakby w niektórych teoriach, szczególnie pozafizycznych, to jakby nie ma problemu. Tak mi się wydaje przynajmniej, że kiwamy głową, no postulujecie powiedzmy DNA albo dinozaury, prawda? Dinozaur też jest obiektem postulowanym. Nie chodzą wokół nas dinozaury. A to nie ma problemu jakby z dinozaurem. Problem jest z kwarkiem. A dokładnie jest on dużo bardziej dramatyczny, ponieważ pojawia się takie zjawisko nazywane empiryczną niedookreślonością teorii. Czyli mamy do czynienia z kilkoma teoriami, albo lepiej chyba mówić kilkoma sformułowaniami teorii, które równie dobrze radzą sobie z empiryczną bazą. Takim kryształowym przykładem są tutaj tak zwane interpretacje mechaniki kwantowej. Prawda? One są różne w jaki sposób? Różne są tym, że używają różnej matematyki, jako takiego teatrum, na którym się dzieją wydarzenia.
inaczej reprezentują matematycznie stany. No i wreszcie inaczej myślą o ewolucji czy stanu, że niektóre myślą, że ta ewolucja jest deterministyczna, tak, to jest tak na oglądanie Schrödingera, inne myślą, że następują takie przeskoki, prawda, indeterministyczne, losowe. No więc, prawda, że to Państwu opowiadam chwilkę o tym, żeby Państwu uświadomić, że to są różne teorie, tak? Natomiast jeśli chodzi o bazę empiryczną, to znaczy, co one przewidują, że się zdarzy w eksperymentach, to one przewidują dokładnie jedno i to samo. Prawda? Niektóre były konstruowane przez swoich autorów z takim zamysłem, że mają się nie różnić empirycznie od podstawy. No a niosą za sobą jakby krańcowo inny obraz świata, prawda? Czyli jest determinizm na mikroświecie w oparciu o ewolucję stanów kwantowych, czy też indeterminizm. No i jeśli ktoś jest za pomysłem, że teorie zmierzają do prawdy, to musi kiwnąć głową na coś takiego, obojętnie co mówi doświadczenie, prawda? Doświadczenie tego nie rozstrzyga, ja głosuję, że to jedno jest prawdziwe. No i to wygląda na coś kompletnie nierozsądnego. Taka goła wiara, że jedna z tych siedmiu, to jest chyba siedem takich obecnie dobrych interpretacji kwantów, że jedna z tych siedmiu to jest właśnie ta dobra. No i to prowadzi do takiej wersji antyrealizmu, którym ja wierzę, że przynajmniej w niektórych wypadkach, takich właśnie jak kwanty, to mamy sytuację taką, że można domyśleć taką metaforą piłki, prawda, czy kuli, że na powierzchni ta kula się spotyka z empirią, prawda, natomiast w środku i tutaj na tej powierzchni znajdują się zdania, które są prawdziwe albo fałszywe, a cały środek, prawda, czyli te przeróżne abstrakcyjne twierdzenia takiej czy innej teorii, one nie mają wartości logicznej. Nie są ani prawdziwe, ani fałszywe. Prawda? Maszyneria do tego jest porządna, zrobiona przez polskich częściowo logików, częściowo przez zagranicznych. Polscy to byli Wójcicki i Przełęcki. To jest tak zwana maszyneria częściowej prawdy, która pozwala mówić dokładnie o tym, że prawda, mamy teorię i wybrane zdania podlegają ewaluacji prawda-fałsz, no a cała reszta jest dziurą, prawda? Dziurą w takim sensie, że nie są ani prawdziwe, ani fałszywe. No, ja właściwie, to jest moje wyznanie, że w niektórych wypadku niektórych teorii naukowych, niestety tych takich najbardziej zaawansowanych, bo to kwanty są najbardziej adekwatne empirycznie. Tam 10 do minus 23 jest błąd w tej chwili, prawda? Jest to niewyobrażalne, prawda? Ta dokładność. A z drugiej strony, obok tej empirii tutaj chcę kiwnąć głową, no ale nie ma ani prawdy, ani w fałszu w tym, co mówią o obiektach postulowanych. Gdyby można do tego jeszcze, tak? Proszę, proszę. Bo to jeszcze tylko adwocem, bo pan profesor wspomniał o wartości logicznej, no to też trzeba mieć na uwadze, że dzisiaj mamy różne logiki, prawda? Znaczy, prawda i fałsz rozmyły się w systemach logik wielowartościowych. A po drugie, taka mi się refleksja nasunęła, pan profesor wspomniał o prawdzie rozumianej jako stwierdzeniu istnienia. Otóż no, kategoria istnienia, jak ja to rozumiem, jednak jest rozmyta przez takie współczesne zjawiska czy teorie, czy procesy, jak superpozycja stanów. To moim zdaniem stawia pod znakiem zapytania w ogóle kategorię istnienia w tym takim ontologicznym sensie, tradycyjnym filozofii, tradycyjnej ontologii. Tak samo jak powiedzmy dualizm korpuskularno-falowy stawia pod znakiem zapytania kategorii istoty. To tylko tak dygresyjnie mi się nawinęło, takie miałem refleksje, gdy pan profesor przedstawiał swój punkt widzenia. Dziękuję. Takie dygresje. Można do tego wrócić jeszcze. Tak, dygresje są bardzo mile widziane.
Natomiast ostatnie pytanie, że tak powiem, z tej serii nawiązuje do takiego poglądu dość często spotykanego we współczesnej literaturze, mianowicie, że nasz świat jest w jakiś sposób zdominowany przez naukę. I chciałam się zapytać, czy panowie zgadzają się z tą wizją? I jeżeli tak, to czy w takim świecie zdominowanym przez naukę jest jakieś miejsce dla filozofii? Ja bym powiedział, że świat współczesny jest zdominowany przez technologię. Z tym to ja się mogę zgodzić. Ale to nie oznacza, że przez naukę. Jeśli mamy na myśli, mówiąc o nauce, mamy na myśli tą właśnie science, to powiedziałbym tak, że fizyka współczesna na przykład przeżywa regres moim zdaniem. Regres wpływów czy znaczenia. O ile 100 lat temu podstawowe teorie fizyczne były niemalże przedmiotem publicznych dyskusji czy potocznych debat, to dzisiaj czy to z racji zbyt skomplikowanego zawikłania, czy też z racji daremności niektórych obietnic niespełnionych do dzisiaj, czy też z racji, jakby to powiedzieć, małej społecznej nośności, wydaje mi się, że nauka wcale nie jest dzisiaj taką dominantą. No, nie ma porównania z tym, co było za czasów Einsteina, prawda? Einstein był celebrytą, w najlepszym zresztą tego słowa znaczeniu, powiedzmy takim, powszechnie... Hawking jest większym według mnie. Tak? Że może, no może racja. To może trochę racja w tym jest, ale powiem tak. Więcej ludzi słyszało o względności w czasach Einsteina, niż dzisiaj wie, o co chodzi z czarnymi dziurami w czasach Hawkinga. No, albo może się mylę. No, ja odnoszę takie wrażenie, że jednak mamy dzisiaj więc coś w niektórych aspektach przeciwnego, mianowicie ofensywę nowego irracjonalizmu i antynaukowości. Te wszystkie ruchy antyszczepionkowe na przykład, prawda? I rozmaite antytechnologiczne, no anty-GMO na przykład. No z czego się bierze? No moim zdaniem bierze się z jakiegoś lęku przed nauką, w tym przypadku taką praktyczną, prawda? Ale także z nieufności do naukowych ustaleń. I ja powiedziałbym, że dzisiaj wręcz mamy do czynienia z antynaukowym trendem, czy trendami w kulturze popularnej, czy w kulturze masowej, z pewnym antynaukowym irracjonalizmem i nie dostrzegam, muszę powiedzieć, presji nauki, zwłaszcza takiej, która by obezwładniała filozofów. Zatem nawiązując do tego, co powiedziałem na początku, jeżeli mówimy o filozofii praktycznej, to powiedziałbym, że tutaj otworzyło się nieporównanie szersze niż dotychczas pole, no mam na myśli głównie etykę. Tutaj wielkie spory etyczne, one oczywiście są jakoś tam zakorzenione, czy jakoś odnoszą się do pewnych zagadnień stricte naukowych, związanych na przykład z inżynierią genetyczną, a więc pewnymi odkryciami naukowymi ostatniego półwiecza, czy też na przykład, bo ja wiem, no, z kwestiami dotyczącymi wrodzonego czy nabytego charakteru pewnych właściwości. No, potężne dzieło Pingera, Tabula Rasa, no, jest jakby kwintesencją ewolucjonistycznego podejścia do zagadnień, odwiecznych zagadnień filozofii, zwłaszcza antropologii filozoficznej. Więc filozofia odżywa w niektórych swych aspektach, w niektórych swych obszarach zainteresowań, inspirowana nauką i to mi się wydaje być cenne. Natomiast w innych mamy raczej do czynienia, moim zdaniem, z inwazją technologii, to jest absolutnie bezsprzeczne, inwazją technologii, ale jej background naukowy tej technologii, czy tych dokonań technologicznych, jest mało ekscytujący. To znaczy, no, kto z nas się ekscytuje, powiedzmy, no, takim teoretycznym zapleczem funkcjonowania, bo ja wiem, no, smartfonów, prawda? No, ilu ludzi się zagrzebuje w teoretyczne aspekty funkcjonowania komputerów, z których na co dzień korzystam. Technologia nas otacza, a czasem bym powiedział, że przytłacza. Natomiast czy nauka, nie odnoszę takiego wrażenia, żeby bardziej
niż w czasach mojej wczesnej młodości, kiedy no, taki stjentyzm jako ideologia, jako doktryna, no, był moim zdaniem nieporównanie silniejszy niż dzisiaj. Dziś spotkać takich rasowych, pełnokrwistych, przekonanych stjentystów wydaje mi się być trudniejsze niż w czasach, kiedy studiowałem tu opodal w Instytucie Filozofii na Grodzkiej. A z drugiej strony, tak zacznę ad vocem, za czasów pańskiej młodości to ani nie było komórki, tak, która działa dzięki mechanice kwantowej, ani nie było GPS-ów, która testuje ogólną teorię względności, prawda? Że to dzięki ogólnej teorii względności mamy taką synchronizację, przy pomocy której idzie GPS. To jest właściwie ciekawy wątek, bo ja mam takiego kolegę, poważnego profesora i fizyki w Budapeszcie, który nie wierzy w ogólną teorię względności. I czeka lada chwila, że to się okaże w postaci jakiejś takiej ogólnej katastrofy GPS-owej, prawda? Ja go wypytuję, że no właściwie co chwilę jest jakieś doniesienie, że tam autokar źle skręcił, słuchając GPS. No samemu nieraz mi się wjechać w jakieś płota, słuchając GPS-u, ale on właśnie już tej wysoce praktycznej kwestii, jaka to katastrofa musi się wydarzyć GPS-owa, żeby odrzucić teorię względności, to nie chcę w to wchodzić. Ale wracając do pytania, tak, że to jest więcej niż zdominowanie naszego życia przez technologię, bo ta technologia jakby przestała być taką technologią mechaniczną, taką dość prymitywną technologią, powiedzmy XIX-wieczną, prawda, który dobry budowniczy mostu to może zrobić jakąś mechaniczną pralkę pewnie, prawda, jeśli tylko elektryczną, czy o takiej pralce Franki, prawda. Ta technologia zrobiła taki zasadniczy skok, ponieważ użyła super zaawansowanych i abstrakcyjnych teorii, takich jak teoria względności czy kwanty. No, natomiast czy jak to społecznie jest, czy dawniej ludzie byli bardziej nastawieni scjentystycznie, czy też nie? Trudno mi to sądzić, ale że ta nieufność wobec nauki, czy choćby żywności modyfikowanej, ma swoje źródła w samej postępowaniu nauki, że po prostu wiele razy popełniono błędy. Ja na przykład studiowałem fizykę i tam było kilku profesorów, które ewidentnie cierpieli na takie białaczko podobne rzeczy. No i potem ktoś mi w końcu powiedział, że jak oni w 60-tych latach eksperymentowali w fizyce jądrowej, to była taka fajna zabawa, mianowicie podpalić papierosa z niczego, prawda? Co to było, że te super szybkie elektrony latały sobie tak przez laboratorium, prawda? Że nikt specjalnie się nie przejmował, żeby to włożyć w rurkę, prawda? No i fajnie było z tym, z ręką i z papierosem gdzieś znaleźć tą trajektorię, tam strzelił i odpalił. No, no i oczywiście wszystkie inne rzeczy też się odpalały, prawda? No i potem nic dziwnego, że cierpieli. Albo żeby podobny eksperyment z tej beczki podać, prawda, jak wynaleziono rad i polon, czyli te pierwsze promieniotwórcze, to była taka super moda wśród ówczesnych kobiet. Mianowicie, wie pan profesor, jaka była moda? No, co do mody kobiecej to nie było. Ale jeśli chodzi o moda kobieca, a rad i polon. Wiem, że próbowano radu dodawać do wszystkiego łącznie z pastą do zębów, ale... Bardzo dobry trop, prawda, że mianowicie na szminkę, prawda, bo to wtedy w ciemności się świeciło, prawda. No i
no to wiadomo, jakie są efekty, więc no, historycy, naucy, a pewnie starsi ludzie pamiętają różne takie przygody, prawda, że coś zalecano, bo coś fajnie wyglądało naukowo, a później okazywało się, że niezdrowe. Więc tak samo jest z tym GMO, tak, czy tam, nie wiem, jak z tą żywnością modyfikowaną genetycznie. GMO. Nie wiem, GMO, tak. Więc powiem, żeby razem się pokłócili, prawda, że pan profesor mówił, że nie jest zdominowana, tak? To ja powiem, że jest, nasze życie jest super zdominowane przez naukę. To jeszcze w takim razie, jeśli wolno, ad vocem w tonie lekkiej tylko zaznaczam polemiki, a właściwie nawiązując czy kontynuując do tych moich wcześniejszych refleksji i przywołując jeszcze inne wywody. Otóż w czasach mojej młodości, no na przykład właśnie chemia, fizyka traktowane były jako obietnice przemiany naszego życia i jego jakości, dobrostanu i tak dalej. Natomiast dzisiaj ja widzę na rozmaitych produktach bez chemii, bez konserwantów, bez GMO, bez zanieczyszczeń, wszystko jest naturalne, na naturalnych składnikach. Znaczy jest ten odwrót od pokładania wielkich nadziei w nauce jako tej, która może nam poprawić nasz dobrostan. Być może medycyna nie utraciła jeszcze tego zaufania, może nawet ono wzrasta. Rzeczywiście w medycynie współczesnej dokonywane są rzeczy niewiarygodne i one z pewnością jakąś obietnicę oferują. Natomiast kiedy ja pamiętam, czy to było w mojej szkole podstawowej, chyba w gabinecie chemicznym wisiał taki napis wielki: chemia żywi, ubiera, leczy. No, no to dzisiaj powiem szczerze, nie wyobrażam sobie za bardzo, aczkolwiek nie chodzę już do szkół podstawowych, moje dzieci też już nie chodzą, więc nawet i jako rodzic nie odwiedzam izb szkolnych tak, żebym mógł sprawdzić. Być może gdzieś jeszcze coś takiego jest, ale wydaje mi się, że ten rodzaj fascynacji nauką, że żywi, że ubiera, że leczy, że no w nauce nasza nadzieja, to ten rodzaj naukowej fascynacji nauką chyba jednak przeminął, choć być może rzeczywiście nie we wszystkich dziedzinach i na przykład medycyna czy biologia, zwłaszcza biologia molekularna, genetyka, to są te, które dziś może mają większe poszanowanie, ale te twarde, fizyka, chemia, wydaje mi się już tak bardzo nie działają na wyobraźnię ludzi, może dlatego, że technologia mało się ludziom z tym kojarzy. Pan profesor słusznie zauważył, że za tym stoją teoria kwantowa czy teoria względności. Ale czy przeciętny użytkownik smartfona sobie tym głowę zaprząta? Sądzę, że nie. Dobrze, więc dziękuję bardzo. No i tym samym dobiegła końca pierwsza część tego spotkania i teraz chciałabym, żeby Państwo zabrali głos. Chciałabym zachęcić do zadawania pytań. Jeśli można, to ja chętnie pytanie zadam. Chciałem zapytać panów profesorów o kwestię naturalizacji filozofii. Od Quine'a dość modne pojęcie. Chciałem zapytać, co panowie profesorowie sądzą o tej kwestii, w szczególności co możemy znaturalizować w filozofii i po drugie, czy jest to potrzebne, czy jest to dopuszczalne, czy nie lepiej jest zostać przy jakiejś przy braku unaukawiania pojęć filozoficznych. Chętnie Adam, nie, ale myślę, że pan profesor bardziej kompetentny. Tak, ale bardziej mnie zamurowało. Bo jestem kierownikiem Zakładu Epistemologii i przez cały czas czytam o tej naturalizowaniu epistemologii. Wydaje mi się, że tego się nie da zrobić, bo wydaje mi się, że nawet jak filozof przychodzi do naukowca czy do nauki,
to ma inne pytania. Te pytania, które on zadaje, to nie jest tak, że one, że nauka ma na nie odpowiedzi, żeby dać jakieś takie dwa przykłady trochę podobne, że powiedzmy, że jesteśmy zainteresowani tym, czy świat jest deterministyczny, prawda? Czy procesy są deterministyczne. I możemy iść do przeróżnych teorii naukowych i nie otrzymamy prostej odpowiedzi, głównie z tego powodu, że tu mam taką śmiałą tezę, że te teorie, ponieważ są nastawione na to, żeby dawać do przewidywania, czyli dawać jednoznaczne odpowiedzi, to one gdzieś oszukają, gdzieś zamiotą pod dywan takie przypadki alternatywnych ewolucji układów. No, więc to jest przykład taki, że jak pójdą Państwo, nie wiem, do Instytutu Fizyki, czy Biologii, czy Chemii z takim właśnie pytaniem, aha, powiedzcie, czy świat jest deterministyczny wobec waszych teorii, to uzyskacie zakłamaną odpowiedź, prawda? Że to trzeba bardzo się pomęczyć, poprzekładać na ich terminologię i tak będzie rezultat wątpliwy. Inny podobny przykład, że też chcielibyśmy wiedzieć, czy jesteśmy wolni, tak? Czy nasze czyny są wolne w takim mocnym sensie, że czy moglibyśmy chcieć czego innego niż rzeczywiście chcemy. Powiedzmy, teraz chcę podnieść rękę, tak? Nie dość, że chciałem, to podniosłem i zadaję pytanie o moje chcenia, prawda? Czy mogłem chcieć coś innego, tak? I, no i to jest super ważne według mnie pytanie i mogą Państwo znowu iść do neuronaukowców. To pytanie znowu nie będzie prostego przełożenia, po prostu będzie ciążyła na Państwu ciężka praca wykonania takiej konceptualnej roboty, co to właściwie znaczy mieć wolność w sprawie chceń, prawda? Chcieć coś innego niż chciałem rzeczywiście. Więc krótko, już do samego jakby kontekstu, ten pomysł naturalizacji, to był pomysł znaturalizowania teorii poznania, tak? Że nie ma takiej, żeby zastąpić filozoficzną teorię poznania, pytającą o tym, co to jest wiedza, co to jest uzasadnienie, żeby iść do tego z grubsza do psychologa. No i to według mnie od zawsze był zły pomysł, ponieważ psycholog i żaden naukowiec nie operuje takimi pojęciami jak uzasadnienie, wiedza. Znowu, jeśli Państwo chcą dokonać takiego styku między filozofem a psychologiem, to muszą Państwo dokonać ciężkiej pracy przełożenia tych filozoficznych terminów typu uzasadnienie, przekonanie, wątpienie na terminy psychologiczne. Więc nie wierzę. Przy czym gdy Babeso mówi, że współcześnie to idąc z takimi kwestiami do psychologa, to ja bym dodał psychologa ewolucyjnego. Bo dzisiaj naturalizacja, tak jak ja się w tym orientuję, dokonuje się głównie na gruncie biologii ewolucyjnej. Naturalizacja podmiotu zmierza, mówiąc inaczej, do wyjaśnienia kategorii poznawczych procesami adaptacji ewolucyjnej. To jest taka, bym powiedział, najpopularniejsza obecnie forma naturalizacji epistemologii poprzez naturalizację podmiotu, uczynienie go wytworem procesów ewolucji biologicznej i w ten sposób przywrócenie go, że tak powiem, z powrotem naturze. Bo problemy jest kilka, no ale powiedzmy tak, no jeden z nich to jest właśnie, czy możliwy jest widok znikąd, tak? Czy możliwy jest jakiś transcendentny podmiot, jakieś czyste ja transcendentalne, czysta świadomość, czy jak tam to fenomenologowie i inni nazywali. Czy jest możliwe, nazywając to, chyba Thomas Nagel to tak sformułował, czy jest możliwy ten view from nowhere, tak? Ten widok znikąd. Otóż odpowiedź zasadniczo, w większości jest negatywna. No nie. Więc jeżeli podmiot jest usytuowany, ukontekstowiony, zlokalizowany, no to musimy zwrócić uwagę na te
konteksty owej lokalizacji. Ja akurat jestem bardziej zorientowany w tym, co się dzieje w zakresie socjologii wiedzy. I to jest pewien rodzaj socjalizowania podmiotu, prawda? Pokazania podmiotu jako ukształtowanego czy uwarunkowanego raczej czynnikami socjokulturowymi. I to jest bardzo obszerny nurt we współczesnej takiej, no właśnie socjologii wiedzy, nie powiem nawet epistemologii, socjologii wiedzy. Ale ten drugi nurt, w którym orientuję się już trochę mniej, przyznaję, to jest ten nurt biorący się z psychologii ewolucyjnej, który wydaje mi się być niewątpliwie znacznie bardziej ekspansywny dzisiaj. Jeśli wspomniałem tu Pinkera przed chwilą, prawda, no to jest on oczywiście jeden z przedstawicieli tego nurtu i on jest bardzo, bardzo szeroki i dobrze ugruntowany. Na tyle dobrze, na ile dobrze ugruntowana jest teoria ewolucji. A to jest moim zdaniem jedna z najlepiej ugruntowanych, co by nie mówić. I muszę także przyznać, że ze względu na swą rozległość zastosowań interpretacyjnych, bo ona doskonale się sprawdza nie tylko w biologii, ale też w kosmologii. I moim zdaniem, wbrew wielu antropologom, ona się bardzo dobrze sprawdza też w antropologii kulturowej i w socjologii. Znaczy ewolucyjne interpretacje, one niekoniecznie muszą być wobec deterministycznych alternatywne. Aczkolwiek no, Spencer, prawda, czy ewolucjoniści XIX-wieczni rozumieli ewolucję mechanistycznie. Ona nie musi być rozumiana mechanistycznie. Nie musi być zatem, ale nie musi być z drugiej strony też alternatywą wobec determinizmu. Ona zasadniczo nie rozstrzyga tego problemu, czy determinizm, czy wolna wola. Ona daje jakąś inną interpretację. Jeżeli wyjaśnianie deterministyczne polega na podawaniu przyczyn, wyjaśnić deterministycznie znaczy podać przyczyny, no to wyjaśnienie ewolucyjne nie jest deterministyczne, bo ono nie podaje przyczyny, ono objaśnia mechanizm ewolucyjnej adaptacji, ewolucyjnego rozwoju, ewolucyjnego dostosowania. I w tym sensie, no wydaje mi się być obiecujące, przynajmniej w tym zakresie, o jakim mówiłem na początku mojej wypowiedzi. To znaczy nie można tego zignorować. Jeżeli współcześnie ktoś zajmuje się epistemologią, w ogóle ignoruje dokonania psychologów ewolucyjnych, to ja. To moim zdaniem naraża się na kolizję no z pewnymi ważnymi ustaleniami, panie profesorze. Ja dam tylko jeden przykład. No w książce Paula Bluma pod tytułem To tylko dzieci jest próba, omijam zręcznie nurt fizyki i filozofii teoretycznej, przerzucę się na etykę. Otóż tam jest próba wyjaśnienia genezy moralności. Czy ona jest do końca przekonująca, to inna rzecz, ale bardzo ciekawy eksperyment. Mianowicie, jak sprawdzić, kiedy kształtują się jakieś rudymentarne rozpoznania dobra i zła, skoro nie możemy cofnąć się wcześniej, pozornie się wydawało, niż do wieku, w którym możemy się skomunikować z delikwentem. Czy nie możemy, inaczej mówiąc, u niemowląt sprawdzić, czy one mają takie rudymentarne rozróżnienie dobra i zła. I otóż przeprowadzono ciekawe eksperymenty. W książce Paula Bluma jest ich wiele opisanych. Na przykład prosty eksperyment. Niemowlętom kilkumiesięcznym pokazuje się trzy figurki łatwo rozpoznawalne nawet dla dziecka w tym wieku. Tam powiedzmy żółte plastikowe duże kółeczko, niebieski kwadracik i zielony trójkącik. I jedna z tych figurynek posuwa się. Druga z tych figurynek próbuje ją wesprzeć, popycha ją, a trzecia z boku ją atakuje. I potem daje się dzieciom te trzy figurki, które one wybierają. No wybierają tą, która próbowała pomóc. Czy jakby już u kilkumiesięcznych dzieci jest ta świadomość, no przynajmniej jakaś rudymentarna, jakieś rudymentarne rozpoznanie, to daje dobra i zła, czy jakby co jest dobre, a co złe, co jest właściwe, a co nie, co jest stosowne, a co niestosowne, już choćby tylko tak łagodnie to określone. Podaję tego przykład, że psychologia ewolucyjna no daje pewne ciekawe badania, rozpoznania, które pozwalają na podmiot ludzki, czy to będzie podmiot moralny, czy to będzie podmiot poznania, spojrzeć w kontekstach naturalistycznych, w kontekstach biologicznych w tym przypadku. I w tym sensie no, nie można tego ignorować.
Czy to daje rozstrzygnięcie podstawowych dylematów filozoficznych? Wątpię, bo tu zgadzam się z panem profesorem, jak zrozumiałem pana wcześniejszą odpowiedź. Rozstrzygnięcia filozoficzne mogą paść tylko na gruncie filozofii. Ale jednak powinniśmy się temu przyglądać, bo to coś jednak przynajmniej inspiruje. I dlatego całkowita naturalizacja podmiotu wydaje mi się być błędem. Tym bardziej, że jako socjolog kultury dostrzegam też nieusuwalne moim zdaniem czynniki kulturowe czy socjokulturowe. A tych się nie da moim zdaniem znaturalizować. Ale jakaś obserwacja, jakaś inspiracja, przynajmniej branie pod uwagę tego, co mówi przykładowo psychologia ewolucyjna, wydaje mi się być pożądane. Panowie, profesorowie, być może ja odbiegnę od tematu, ponieważ no, jestem malarzem, a nie filozofem, ale to jest przygnębiające, mnie, że... Mnie pan przynajmniej ten... Już kończę. Że panowie odchodzą od takich spraw, no jednak dramatycznych, w jakieś, no przypuśćmy, że naukowo... teoretyczne. Więc gdyby na przykład filozofia, o której pan mówi, pan jest no, ekspertem, wróciła delikatnie do George'a Berkeley'a, prawda? Czyli do myślenia o tym, czy w ogóle materia istnieje. I tak się cofajmy do starożytności, czyli na przykład no, niestety no, do sytuacji takich dość no, bardzo starożytnych. Czyli to pytanie do Jezusa, co to jest prawda i tak dalej, więc... Czy... To pytanie postawione przez Piłata, jeśli... Przez Piłata oczywiście, ale w końcu, czy upraszczanie tego wszystkiego nie byłoby... No, czyli właściwie pytanie jest do pana jedno, panie profesorze. Czy, oczywiście, jeżeli dowiemy się, czym jest prawda, kim jest człowiek, być może cyborgiem, a jeżeli cyborgiem, to po co i tak dalej. Znaczy mówiąc, jeżeli dowiemy się prawdy, to co z tego? Ja rozumiem, że do pana profesora pytanie, prawda? Tak. Powiem najprościej, że jak się dowiemy prawdy, to zaspokoimy swoją ciekawość. To jest bardzo zasadnicza rzecz, o tym Arystoteles mówił, że czy nawet sławne takie porównanie, chyba idące do Parmenidesa, że to wyróżnia człowieka od innych istot, że jest ciekawy, że to jest. Oj, panie profesorze, przepraszam, że się wtrącam, ale tu mi się przypomina, no to nie wiem, mama to chyba jest, tak? To, nie wiem, czy ja to jest sentencja, może ktoś z państwa lepiej pamięta autora. A któż wam to obiecał, że jeżeli wreszcie uznajdziecie tą prawdę, to okaże się ona ciekawa? No to któryś ze współczesnych, nie pamiętam, no co może? No w każdym razie... Cioran. Słucham? Emil Cioran. Niewykluczony, chociaż wydaje mi się, że to był któryś z takich, no powiedzmy, filozofów w sensie ścisłym, ale no, no właśnie, no, czy jak tą prawdę wreszcie znajdziecie, to ona się okaże ciekawa? Może się okaże nieciekawa. Zaspokoi naszą ciekawość. Ale wracając do właśnie takiego zarzutu, że pomijamy te wielkie pytania o berkelejowskie, o istnienie zewnętrznej materii, czy o prawdę, to myślę, że nie, że po prostu te pytania bardzo się zmieniły w międzyczasie, że stały się też potwornie trudne i wyrafinowane. Także, to jest naprawdę współczesna dyskusja nad tym, jaka jest właściwa koncepcja prawdy
koncepcja, która będzie, nie będzie prowadziła do sprzeczności, do paradoksu kłamcy, która będzie stosowała się do zdań języka potocznego, a nie tylko języka formalnego, że to jest dokładnie dalej to pytanie, to są dokładnie takie badania, na trochę słowe pytanie, co to prawda. I tak samo, jak pan pytał o czy istnieje zewnętrzna materia, tak to jak tutaj zastanawiamy się na zajęciach nad tym, jak myśleć o kwantowych obiektach, czy jak tam myśleć o prawdopodobieństwie zdarzeń w świecie. Ale to ciągle Berkeley. To jest ciągle Berkeley. Znaczy, no nie powiedziałbym, że to jest tak, że to w międzyczasie się zrobiły bardzo wyrafinowane pytania. To tak jakby pan mi mówił, prawda, wyciągam komórkę i coś tam na nim komunikuje się, przecież pan mówił tak samo, że tak jakbym krzyczał do sąsiada. No nie. Złam metafora, prawda, ale to chcę przekazać taką rzecz, że zwykle jest tak, że te wielkie pytania, które pochodzą od wielkich filozofów, o prawdę, o materię, o to, czy są atomy, czy jest ciągłość świata, na czym polega, no to po tych 20 paru wiekach one się robią całą gamą pytań, prawda, że robią się bardzo wyrafinowane i bardzo często bardzo techniczne, no ale przynajmniej niektórzy z nas mają taką perspektywę, że tam w tle chodzi o wielkie pytania filozoficzne, prawda? Ja akurat głównie moje myśli się obracają wokół wolnej woli i determinizmu. No i to jest taki super dobry przykład, że proste pytania, a wymagają obecnie olbrzymiego aparatu, takiego matematyczno-formalnego, żeby się zajmować. Jeśli wolno dopowiedzieć coś do tego. Oczywiście pytanie o istnienie materii na zewnątrz ludzkiego umysłu jest pytaniem, no to pytanie berkelejowskie, jest pytaniem nadal frapującym. Powiedziałbym, że jak pan profesor to skonstatował, coraz bardziej skomplikowany. Rzucę tylko dwa konteksty, które wydają się ciekawe w tym aspekcie. No po pierwsze, pojęcie materii bezwczesnej fizyki się nieco pokomplikowało ze względu na co najmniej dwoistość ujęć, prawda? Nie ma materii. Może nie ma, ale fizycy się posługują tym pojęciem, więc jeśli nawet występuje jako pojęcie czysto fizyczne, to też właśnie niejednoznaczne, no bo pojęcie materii w fizyce kwantowej to jednak co innego niż w fizyce relatywistycznej, prawda? No, to jest inna materia, prawda? No, w jednym przypadku powiedzmy zakrzywia czasoprzestrzeń, a w drugim nie. W jednym przypadku jest skwantowana, a w drugim nie. To jest jakaś inna materia. A drugi kontekst, który tu rzeczywiście rzuca nowe światło na tą problematykę, no to jest rola podmiotów we współczesnej fizyce, czy rola obserwatora, może lepiej, we współczesnej fizyce, prawda? Która coraz bardziej wydaje się nieusuwalna, a w niektórych interpretacjach właściwie idzie ku Berkeleyowi, to znaczy idzie ku esse percipi. Że na dobrą sprawę, no powiedzmy, pewne interpretacje eksperymentu zwanego kodem Schrödingera to idą dokładnie w tym kierunku, prawda? Że to, czy kod jest żywy, czy martwy, to zależy od tego, kto na to popatrzy, tak? Albo przy okazji, panie profesorze, Berkeley był biskupem. A no swoją drogą, tak, to jego, to nawiasem mówiąc miało też swoje ważne konteksty, no mianowicie on nie był, proszę zauważyć, w stanie obyć się bez pojęcia Boga. No bo jednak ciągłość, prawda, istnienia, nawet rozumianego jako percipi, czy szczególnie rozumianego jako percipi, no była problematyczna, no bo my jako podmioty albo zasypiamy, albo umieramy, prawda? I co wtedy? No to Berkeley, tak jak i wielu innych przed nim i wielu innych po nim, no podpierał się Deus ex machina, prawda? No wprowadził Boga jako podmiot transcendentny, który percypuje stale i w związku z tym podtrzymuje w istnieniu. Oczywiście z punktu widzenia nauki, a jak i moim zdaniem z punktu widzenia filozofii, jest to odpowiedź nie do przyjęcia. Znaczy, w
wprowadzamy Boga w obszar nauki, no to w zasadzie kończy się nauka. Jak wprowadzamy Boga w obszar filozofii, to kończy się filozofia, zaczyna się teologia. Więc to, że on był biskupem anglikańskim, to akurat moim zdaniem miało negatywny wpływ na tę teorię, ale pytanie, czy on byłby w stanie utrzymać swoją teorię, gdyby bez Boga, gdyby Bogiem się nie posłużył. Więc nie jestem pewien, czy hasło z powrotem do Berkeleya to jest hasło, które nas może wybawić z kłopotu, bo wpadamy jednak w inny. Dziękujemy bardzo. No to, że nauka wpływa na kulturę, to jest fakt. No, kiedy Darwin ogłosił swoją teorię, nagle powiedziano, Bóg umarł, Boga nie ma, albo że Darwin zabił tego Boga. I teraz jest moje pytanie, czy przypadkiem nie może się zdarzyć taka sytuacja, w której właśnie kultura będzie warunkowała naukę, ponieważ skoro odeszliśmy od takiego mocnego stwierdzenia prawdziwości, że to jest zgodne z rzeczywistością, albo jakkolwiek to bądź pojąć, to czy przypadkiem ona, nauka nie może się stać jakimś właśnie instrumentem, i to nie tyle instrumentem jakby opanowania świata, który miałby nam pomóc poradzić sobie ze wszystkimi problemami, które możemy napotkać, jak choroba czy cokolwiek innego, tylko mieć raczej już takie bardzo kulturowy wyraz, to znaczy być jakąś formą, powiedzmy, no indoktrynacji, tak? I czy przypadkiem wtedy dla filozofów nie otworzyłoby się kolejne pole, żeby po prostu być za, pełnić rolę strażników, jako że my mamy ja jestem studentem filozofii, mamy trochę wyżej stojące, powiedzmy, pojęcia, powiedzmy, to czy przypadkiem my w takim przypadku, w takiej sytuacji nie moglibyśmy bronić nauki, jej takiej, powiedzmy, niezawisłości od tego, co jest procesem kulturowym, który też przy okazji badamy? Czy to nie może się przypadkiem tak wydarzyć? Wydaje się od razu do odpowiedzi, ponieważ wyczuwam w pańskim pytaniu intencje, z którymi się bardzo solidaryzuję. Po pierwsze, nauka jest częścią kultury. Nauka jest wytworem ludzkim. Jako taka należy do porządku kultury, a nie do porządku natury. Jaka jest relacja między nauką a naturą, to jest już inna rzecz. Znaczy, mianowicie, czy nauka jako wytwór kultury uchwytuje prawdziwie, prawidłowo, adekwatnie, spójnie i tak dalej naturę, to jest inna kwestia, którą na razie zostawmy. Więc to pańskie pytanie tutaj trafia w moją, że tak powiem, intuicję, czy w moje przekonania w tej sprawie. Nauka jest częścią kultury, a więc nauka jest wytworem kultury. To po pierwsze. Po drugie, jak już wcześniej zaznaczyłem, jako socjolog kultury, bardzo jakoś tak z uwagą śledzę to, co się dzieje w zakresie socjologii wiedzy. A tutaj jest mnóstwo teorii pokazujących kulturowe, czy socjokulturowe, szerzej mówiąc, uwarunkowania wiedzy, uwarunkowania nauki zatem. To jest to, co już mówiłem wcześniej, więc na tym teraz poprzestanę. I teraz rola filozofii. Oczywista. Znaczy krytyczna. Po prostu krytyczna. Jeżeli nauka jest wytworem kultury, jeżeli nauka jest uwarunkowywana, czy stymulowana socjokulturowo, to krytyka tych wszystkich procesów jest oczywistym zadaniem także filozofii. Filozofii nauki, filozofii społecznej, filozofii kultury, bo to też są odrębne dziedziny. I w tym sensie pańskie pytanie traktuję jako retoryczne, albo inaczej mówiąc, odpowiadam w pełni pozytywnie na wszystkie te trzy składniki, które były w nim zawarte. Ja już wychodzę, przepraszam panów, że trochę konsternacji, ale było tu spotkanie dwa dni temu chyba, na temat powstawania Ziemi i w ogóle pokłóciłem się z profesorem na temat Desjardins i tak dalej. I w końcu stwierdziłem na koniec, co obraziło profesorów, czy oglądając serial od Monty Python. No to nie powinno ich obrazić. Natomiast kiedy pan stwierdził, że jest malarzem, to ja się trochę zaniepokoiłem, bo pomyślałem, że będziemy szli w jakąś tematykę estetyki, czy malarstwa jako takiego, a tu nie czuję się kompetentny. Oglądał pan profesor Monty Pythona? No tak, No i o tym rozmawiamy, to już to jest coś przerażające. Monty Python nie jest przerażający. Jak to? A w tej chwili o czym my mówimy? O tym, że ten sens ewentualnie jest, a jeżeli jest, to po co?
No tak. Przepraszam bardzo. Przerażające to nie jest, ale kłopotliwe tam. Tak jest. Ja się już zgubiłem, także zgodzę się na wszelkie sprawy. Było pytanie o to, czy jak to zrozumiałem, czy nauka nie jest wytworem kultury, tak? No jest. I czy filozofia może coś z tym fantem zrobić? Nic. A tu się czyli panowie kłócili się, czy 100 milionów lat temu sowy miały twarz. No być może, no ale czy to jest problem dla naukowców? Nie takim problemem się dzisiaj zajmujemy. Więc dziękuję za zgęstą odpowiedź. Że kolejne pytanie. Ja tak naprawdę miałem jakby bardzo wiele pytań, takich zdań, w których chciałbym wejść w polemikę z panami profesorami, ale to może staram się posformułować jakoś jak najbardziej ogólnie, bo tutaj padały teraz głównie takie stricte filozoficzne pytania i wchodziliśmy w taką głębszą dyskusję filozoficzną, a chyba spotkaliśmy się po to, żeby podyskutować na takim bardziej metapoziomie, tym co jakby są relacje między filozofią a nauką. I ja bym chciał zapytać, co filozofia może zrobić dla nauki, bo z trochę pewnym niepokojem obserwuję, że to jest pewnego punktu widzenia wytłumaczalne. Mamy tak daleko idący postęp i kumulację wiedzy, która wymusza specjalizację, która za sobą pociąga powstawanie nowych pojęć, komplikacje języka, aparatury w ogóle pojęciowej i daleko idącą hermetyzację również. I dzisiejsza filozofia nauki na przykład, która wydaje mi się, moim zdaniem, jest to moje zdanie, mogę się mylić, ale to już musiałby ktoś mnie tu przekonać, że powinna pełnić taką rolę bardziej służebną wobec nauki. Natomiast jak obserwuję, jak ona, co się mówi, jakie referaty wygłasza, jaka jest wiedza, kto się zajmuje na konferencjach, kto się zajmuje filozofią nauki, na konferencjach filozofii nauki, to jest tak, to są sami filozofowie, niektórzy z nich są jednocześnie fizykami. I to jest do pewnego stopnia zrozumiałe, bo fizyka jakoś, dzisiejsza fizyka ma częściej do czynienia z abstrakcją niż na przykład biologia. Biologów jest bardzo mało, biologowie przy okazji w ogóle się filozofią nie interesują, ale bardzo chętnie się na niektóre kwestie filozoficzne wypowiadają i bardzo często błędnie. Mają na przykład bardzo wątłe pojęcie o filozofii, ale bardzo chętnie machają brzytwą Okhama. I czy nie powinno być raczej tak, że oprócz drążenia i posuwania refleksji filozoficznej w głąb, powinno się również dążyć do powrotu, do wyjściowych pytań, wyjściowych założeń, aby można było, tak jakby, aby naukowcy potrafili łatwiej znaleźć wspólną płaszczyznę porozumienia. Mam nadzieję, że to jest zrozumiałe chyba, o co, jakie są moje intencje. Tak, ale dlaczego by naukowiec chciał mieć to porozumienia? Dlaczego chciałby mieć? Tak. To znaczy, moim zdaniem powinien. To znaczy, dlaczego? Bo powiedzmy tak, trzeba przyjąć pewne założenia, pewne imponderabilia. Tutaj padało to rozważanie, czy jaka jest prawda, czy jest jedna prawda. Ja myślę, że to jest rozważanie stricte filozoficzne i na takim poziomie należy trochę je odsunąć raczej na bok i przyjąć takie założenie, że jakaś prawda jest. I wszystkie nauki opisują pewną rzeczywistość, która jest jedna. I takie założenie na tym poziomie powinniśmy przyjąć, bo inaczej będzie w dalszym ciągu będzie chaos. Chaos pojęciowy, chaos komunikacji w nauce, chaos także w przenikaniu się wiedzy pomiędzy wiedzą naukową, akademicką, instytucjonalną, a wiedzą potoczną, dostępną zwykłym ludziom. To
do pewnego stopnia dzielę z panem taką wizję, że lepiej, żeby było mniej niż więcej chaosu pojęciowego, jeśli przypatrzymy się na takie przypadki interakcji naukowców i filozofów, czy naukowców i filozofów nauki, no to raczej są one nieliczne i raczej nie w Polsce. Tak? Bo to, tak jak pana zapytałem, pewnie zbyt skrótowo, prawda, to żeby była taka interakcja, to obie strony powinny być zainteresowane. I filozof nauki jest na ogół zainteresowany, przynajmniej w anglosaskiej filozofii jest rzeczywiście taki trend, żeby przy użyciu najbardziej wyrafinowanych, logicznych metod rzucić się na teorie naukowe, prawda? I zobaczyć, co tam rzeczywiście chcieli, przedstawić je w matematycznie porządnej postaci. Prawda? I więc na pewno od strony filozofa jest takie zainteresowanie, co tam bracia naukowcy robią. Ale w drugą stronę przypadki są dość rzadkie. Prawda? To, co mi przychodzi do głowy, to była takiego chyba oksfordzkiego filozofa, fizyka Chrisa Ishama, współpraca z filozofami, z Butterfieldem, no, która owocowała takimi, jakby pan powiedział, czysto pojęciowym przedstawieniem teorii, prawda? Że w odróżnieniu od podręcznika, to była chyba podręcznik z teorii względności, to oni wytworzyli bardzo piękny matematycznie, bardzo piękną matematycznie książkę. Ale prawda, że o tym opowiadam długo, że z takim rysem, że to są jakieś nieliczne wyjątki właśnie takiej współpracy, która jest obustronna. A nie jest przypadkiem tak, że to jest właśnie spowodowane tym, że brakuje tego zainteresowania w drugą stronę, czyli od naukowców, nie filozofów, do filozofii, tym, że po prostu naukowcy mają po prostu małą wiedzę filozoficzną, że się nie interesują filozofią, czy nawet nie w tym sensie tym się, co robili się, co filozofia, tylko nie znają pewnych podstawowych pojęć, nie rozumieją, jak ich nauka jest osadzona w głębszej rzeczywistości. Jeżeli przyjmiemy, wydaje mi się, niekwestionowaną w dzisiejszej epistemologii tezę, że nie ma czegoś takiego jak niezinterpretowane doświadczenie, czy czyste doświadczenie, albo nawet dalej idącą, ale moim zdaniem też uprawnioną tezę, że odpowiedzi, jakie uzyskujemy w badaniach, wszelkich badaniach, zależą od tego, jakie pytania postawimy, to oczywiście rola filozofii jest fundamentalna, bo wtedy pytanie wyprzedza odpowiedź. A skąd wiemy, jakie pytania zadać? Otóż, no to są właśnie odwieczne pytania filozoficzne. Więc przynajmniej w tym zakresie wydaje mi się, że współcześnie rola filozofii jest nawet większa niż była kiedyś. O ile pozytywiści mogli sobie wyobrażać, że da się wyrzucić filozofię i uprawiać naukę bez niej, no to szybko się przekonali, że nie za bardzo. I pozytywizm też pędził się w jakiś ślepy zaułek, bo okazało się, że pewne nawet naukowe rozstrzygnięcia, pewne naukowe ustalenia pokazują, że bez filozoficznego, przepraszam za określenie, backgroundu, podłoża, prawda, bez filozoficznego sposobu stawiania pytań właściwie nie ma nauki. Odwieczne pytania filozoficzne bynajmniej nie mają odpowiedzi w nauce. No powiedzmy, pytanie Demokryta, pytanie i odpowiedź, bo Demokryt rozstrzygnął, tak? Czy istnieją niepodzielne korpuskuły, tak? Czy jakieś fragmenty materii? No w zasadzie nie ma odpowiedzi na to. Dzisiejsza fizyka bynajmniej na to nie odpowiada. Począwszy od utrzymującego się wciąż dualizmu korpuskularno-falowego, a kończąc na tym, że jakieś teorie strun, prawda, odchodzą w ogóle od pojęcia materii rozumianej jako jakieś kawałki, prawda, jakieś
cząstki, jakieś korpuskuły. Ale jest też inna zupełnie fundamentalna rola filozofii, którą ujawniły takie przełomowe prace, jak powiedzmy Thomasa Kuhna, Karla Popera, Quine'a i paru innych. To znaczy takie, które pokazały filozoficzne podłoże właśnie, filozoficzne, nawet nie zaplecze, tylko filozoficzne źródła nauki. Bo jeszcze raz powtórzę, to jakie odpowiedzi otrzymamy, zależy od tego, jakie pytania postawimy. A to, jakie pytania postawimy, to nie nauka nam dyktuje. I tutaj jeszcze nawiasem do pani pytania wcześniejszego. Właśnie odnoszę takie wrażenie, że współcześnie nauka nie odpowiada na pytania, które my stawiamy. Że te pytania, które nam, przepraszam, te odpowiedzi, które nam oferują naukowcy w niektórych dziedzinach, to w ogóle nie są interesujące odpowiedzi. To w ogóle nie są interesujące odpowiedzi. Przyznam szczerze, że ja bez zainteresowania czytam niektóre jakieś takie popularno-naukowe opracowania w zakresie fizyki, tu wlata, tam wylata, akwadestilata, no co z tego? Znaczy, to mnie w ogóle nie interesuje. Wydaje mi się, że nie jestem odosobniony pod tym względem, nie mówię, że pod wieloma innymi, ale pod tym względem czuję się jakoś uosobieniem ludu, który stawia czy reprezentantem szerokiej opinii, czy innych ludzi, którzy stawiają sobie jednak inne pytania o sens życia na przykład. Tak? Jaki naukowiec zada sobie takie pytanie? Powie, że to w ogóle nie jest naukowe. No tak nie jest naukowe, no to w takim razie twoja odpowiedź mnie nie interesuje, prawda? Więc pewne pytania filozoficzne nie znajdują naukowych odpowiedzi i sądzę, że nie znajdą. No na przykład też w zakresie etyki, prawda? No, mamy ten stary Humowsko-Murowski, prawda? No to zakaz wyciągania wniosków powinnościowych z ustaleń faktograficznych. No, powinność nie wynika z faktu, dlatego na żadne rozstrzygnięcia etyczne, żadne ustalenia nauki wpływu nigdy mieć nie będą. Kiedy ja czytam przykładowo dzisiaj jakieś ustalenia, to co powiedziałem Państwu przed chwilą, jest ciekawostka pewna o tych dzieciach, które rozpoznają, ale kiedy rozpoznają dobro i zło. Ale kiedy czytam jakieś badania prymatologów, którzy mi tam opowiadają o tym, że u szympansów już tam coś znaleźli, no to co z tego? Przecież my nie jesteśmy szympansami. To, że szympansy albo słonie tam wykazują jakieś empatyczne, jakie to ma znaczenie? To nie ma żadnego znaczenia. Tylko że w tym sensie to ustalenia filozofii teoretycznej nie mają znaczenia, bo moim zdaniem ten zakaz wyciągania wniosków powinnościowych z ustaleń faktograficznych dotyczy także filozofii, to znaczy etyka, także i z ontologii niewiele zaczerpie. Znaczy, że jeżeli byśmy mieli jakieś ustalenia ontologiczne, trwałe, niepodważalne i tak dalej, to one dla etyki też nie będą mieć jakiegoś zasadniczego znaczenia, bo sfera powinności pozostanie zupełnie inna. Więc w tym sensie etyka pozostanie zawsze niezależna od nauki i jej nie tyle ustalenia, bo etyka nie formuje ustaleń. Etyka formuje sądy powinnościowe. Od nauki pozostaną niezależne, przynajmniej w tym obszarze. Czyli jakoś ten Pan Bóg nikomu nie pasuje. Znaczy Pan Bóg nie pasuje w tym sensie, że nie może być wytrychem do rozwiązywania problemów, z którymi sobie nie potrafimy poradzić, prawda? Jak Berkeley nie potrafił sobie poradzić z problemem ciągłości percipi, prawda? No to przywoływał Boga, który jest takim transcendentnym podmiotem percypującym nieustannie. No to, czy powiedzmy, jak Kartezjusz nie potrafił sobie poradzić tam, powiedzmy, z problemem... Katastrofa to cyborg. W każdym razie Bóg nie może służyć jako taki wytryk przywoływany tam, jak to ktoś określił, jako zapchaj dziura, prawda? Znaczy, jako zatykacz dziur w naszej wiedzy. Tam, gdzie mamy dziury w naszej wiedzy, to zatykamy Bogiem, prawda? I mówimy, a to Bóg jakoś tam... A czyż ten absurd, który Pan teraz, czy paradoks, który Pan teraz przywołał, że Pan Bóg jest no niby takim trochę alibi i tak dalej, czyż to nie jest jakaś nadzieja trochę?
Dla mnie osobiście nie, ale dla niektórych tak. Pan profesor lepiej zna filozofów analitycznych niż ja i wie, że wśród nich są tacy jak Swinburne, Plantinga, Hick i wielu innych, którzy są bardzo bieżący i tę filozofię analityczną, ugruntowaną dobrze, czy przynajmniej skorelowaną, albo co najmniej niesprzeczną ze współczesną nauką, jakoś łączą z głęboką wiarą i w jakieś teologiczne, czy przynajmniej teistyczne przekonania. Mnie się wydaje to być nader wątpliwe i tylko przytoczę taką anegdotę. W internecie niektórzy nauczyciele publikują co bardziej kuriozalne kawałki z wypracowań, rozprawek czy testów swoich uczniów czy studentów. I jedna z nauczycielek opublikowała, to była nauczycielka chemii, i opublikowała taki test jednego ze swoich uczniów. To było po angielsku, więc prawdopodobnie w Stanach Zjednoczonych czy Wielkiej Brytanii. Pytanie bodaj brzmiało, już nie pamiętam, test był z chemii, powtarzam. Dlaczego białko ścina się w zetknięciu z alkoholem? Czy coś takiego? No? I odpowiedź tego uczniaka. Because God created world this way. I ja sobie pomyślałem, o taki Swinburne by uznał, że to jest prawidłowa odpowiedź. Bo Swinburne przecież mówi, tak? Bóg podtrzymuje w istnieniu, to Bóg wszystko, Bóg sprawia, że słońce wschodzi. Prawda? No wie pan, jak ja takie rzeczy słyszę, to oczywiście wtedy jestem po stronie Bertrand Russella, który powiadał, ja po prostu mówię, że słońce wschodzi, tak? A Swinburne mówi, to Bóg sprawia, że słońce wschodzi. No to tu jestem po stronie fizyków. No to już na koniec nie jestem po stronie Deschardin, ale powiedzcie mi panowie tak, naprawdę przepraszam za kłopot, co dla was taki wyraz pokora? Zamurowało mnie. Proszę pana, to wydaje mi się, że to jest, mówię trochę na podstawie osobistego doświadczenia, wyręczałem trochę pana profesora, teraz mu więcej czasu do namysłu. W moim przypadku to jest to czego nabieram z wiekiem. Wie pan, wydaje mi się, że młodość charakteryzuje się wieloma bardzo przyjemnymi, bardzo obiecującymi i bardzo atrakcyjnymi cechami. No ale ta prędkość w przyjmowaniu prostych, łatwych, jednoznacznych i definitywnych rozstrzygnięć wydaje mi się nieco, powiem to delikatnie, pochopna. Odwołam się do pewnego przykładu politycznego. No, jak wiadomo, wśród młodych ludzi jest najwięcej zwolenników Korwin-Mikke i Partii Razem, prawda? Bo proste rozwiązania łapią w tym wieku najlepiej. Znaczy, to takie proste, wszystko jest łatwo rozwiązać. Żeby dojrzeć do świadomości, że sprawy nie są skomplikowane... tematu. No nie, no o tym mówię. Żeby dojrzeć do... O tym mówię, pokora wobec życia, pokora. No to o tym mówię, no nie chcę pan słuchać. Niech pan polityki, bo to nie ma sensu. Czy to jest ale pan pokora? Nie chce słuchać, no o tym mówię. Pokora to jest pewne zrozumienie, że świat jest skomplikowany, że nie ma prostych rozstrzygnięć, że życie jest skomplikowane, że nie da się wszystkiego na łapu-capu, że nie ma prostych odpowiedzi na głębokie pytania. To jest pokora. Ja tak to rozumiem w moim doświadczeniu zawodowym i życiowym. Niech się teraz pan profesor męczy. A nie mam tu nic mądrzejszego powiedzenia niż człowiek z ulicy, bo to nie jest w mojej dziedzinie, prawda, filozofia języka, co znaczy pokora, ale to dokładnie to bym powtórzył, co pan profesor, że to ja nie, to nie ja stworzyłem świat, to nie rozgryzę tych teorii tak szybko, gdzie swoje prawa i tak dalej. Ja rzadko używam tego słowa, wygląda mi trochę staroświecko. Dobrze, to dziękujemy tutaj za tę dygresję. Może są jeszcze jakieś pytania? Może jeszcze z działki tutaj filozofii, nauki, tak? Ja może zdarzę. Ja chciałem jeszcze pociągnąć tę kwestię
ewentualnego wpływu nauki na etykę, tak? Czy tego związku nauki i etyki, bo pan profesor wspomniał Mila i ten zakaz przechodzenia od sądów o istnieniu do zdań powinnościowych. Więc wydaje mi się, że być może nauka będzie o tyle wpływać na etykę, że będzie ją likwidować, o ile zwycięży w niej paradygmat deterministyczny. Bo wydaje się, że filozof nauki czy naukowiec może rozmawiać z etykiem sensownie, jeżeli dopuszcza wybór, czy po prostu wolną wolę, czyli indeterminizm. A jeżeli nie dopuszcza, to właściwie wszystkie sądy powinnościowe okazują się po prostu efektami pewnych obiektywnych zdarzeń i niczym ponadto. Nie wiem, czy ja się wyraziłem jasno, ale... Rozumiem sprawę. Rozumiem problem. Proszę pana, to jest tak jak w tej anegdocie, nie pomnę znów autora, który sformułował to mniej więcej tak. Ci fizycy, to oni siedzą w tych laboratoriach i rozstrzygają te sprawy w duchu deterministycznym, po czym mają przerwę na lunch, idą do pizzerii i są absolutnie przekonani, że to oni swobodnie wybierają zarówno rodzaj pizzy, jak i dodatku do niej. Tu nie mają żadnej wątpliwości, w ogóle sobie nie zadałem takiego pytania, prawda? Więc jeżeli to ma być przykład pokazujący rozdźwięk między nauką a etyką, no bo w tym przypadku nie chodzi o problem etyczny, bo wybór rodzaju pizzy nie podlega wartościowaniu moralnemu, wartościowaniu etycznemu, przepraszam, ale pokazuje właśnie no, możliwość wyboru. Otóż jeżeli to na tym ma polegać, to ja nie mam nic przeciwko temu. Znaczy niech sobie fizycy w laboratoriach opowiadają o mniej lub bardziej zdeterminowanych, mówię mniej lub bardziej, bo jednak co tu dużo mówi, no fizyka kwantowa jednak operuje kategoriami w dużym stopniu indeterministycznymi, ale mniej lub bardziej zdeterminowanymi interpretacjami, ale w życiu prywatnym są przekonani, że to oni wybrali sobie żonę, prawda? Kto dzisiaj wierzy w to, że była mi przeznaczona, tak? Czy kiedy młodzi ludzie się poznają i zakochują, to myślą o tym w kategoriach deterministycznych? Ona mi była przeznaczona, albo to jakieś mechanizmy przyczynowo-skutkowe sprawiły, że się w niej zakochałem? A kończąc właśnie, no na, bo ja wiem, no na wyborze ulubionego rodzaju deseru do obiadu. My żyjemy wciąż w świecie pełnym przekonań o wolnej woli. Nawet jeżeli one nie są w pełni ugruntowane i są jakieś mechanizmy psychospołeczno-kulturowo, może nawet bioneurofizjologiczne, które sprawiają, że... Przy okazji wegetarianie są niektórzy. Które sprawiają, że niektórzy są wegetarianami, prawda? A inni z kolei lubią kapuśniak, a jeszcze inni pączki, to nawet jeżeli tak jest, to my żyjemy w świecie przekonanym o tym, że jednak wybieramy to w miarę swobodnie. To znaczy przynajmniej w tym sensie, że możemy się od tego powstrzymać, prawda? Znaczy nawet gdybym miał jakieś uwarunkowania, które sprawiają, że smakuje mi, bo ja wiem, no, alkohol, ale uznam, że z różnych powodów, na przykład przejdę na islam, na to się nie zanosi, z góry zastrzegam. Czy z innych powodów uznam, że alkohol jest niewłaściwy z powodów moralnych na przykład, co mi się też nie wydaje właściwą interpretacją zaznacza, no to wtedy oczywiście mogę się od tego powstrzymać. Więc w tym sensie wydaje mi się, że to, co fizycy ustalą w laboratorium, to już w ogóle, ale nawet to, co socjologowie, psychologowie, także psychologowie ewolucyjni ustalą, to, co neurofizjologowie ustalą, że to naprawdę nie będzie miało znaczenia i nie stanie się tak, jak pan się obawia, jak rozumiem, tak, czy sugeruje, że nauka wyprze etykę w tym sensie, że będziemy po prostu wykonawcami zdeterminowanych czynności, zdeterminowanych jakimiś procesami od nas niezależnymi. To jeszcze się odwołam tylko do tego
takiego eksperymentu myślowego, który się nazywa mózg w naczyniu, prawda? No my nie będziemy, bo nie jesteśmy mózgami w naczyniu. Czy to, że jak tam Nozick to chyba w wannie, tak, lokuje ten podmiot, tak? Znaczy my nie jesteśmy po prostu mózgami podłączonymi do czegoś, mózgami osadzonymi w czymś. My nie jesteśmy, jak to tam ktoś inny nazwał... Skąd ta pewność, panie profesorze? No bo no jest taki eksperyment myślowy, który pokazuje, że nie jesteśmy. To znaczy, że my jesteśmy czymś więcej, choćby tylko przez to, że możemy o tym myśleć. Więc jeśli tak, no to będziemy zawsze jakimiś podmiotami, w tym przypadku, bo mnie to interesuje i pana pytanie to padło, podmiotami moralnymi. Będziemy podmiotami moralnymi. Te podmioty oczywiście ulegają pewnym uwarunkowaniom, oczywiście podlegają pewnej presji, oczywiście podlegają także pewnym uwarunkowaniom deterministycznym, ale możemy się od tego wywikłać, możemy postąpić na przekór. To, że ludzie gotowi są oddać życie, czyli nawet przełamać jeden z najsilniejszych, a może najsilniejszych w ogóle instynktów biologicznych, czyli instynkt samozachowawczy, po to, żeby uratować kogoś innego, prawda? Otóż to pokazuje, że tu determinizm ścisły nigdy nie będzie miał ostatniego słowa. To ja tylko powiem troszkę bardziej teoretycznie, spierając się takim sławnym rozróżnieniem pochodzącym od Sellarsa, że żyjemy w świecie takich dwóch przeciwnych obrazów. W jednym obrazie widzimy siebie jako sprawców, którzy wykonują czyny, obiecują, dają słowa, a z drugiej strony, patrząc z drugiego obrazu, widzimy maszynę neuronalną, prawda, która wytwarza jakieś przebiegi procesów neuronalnych. I właściwie dlaczego by redukować jeden z tych obrazów do drugiego? No, główny trend jest, żeby redukować ten obraz człowieka jako sprawcy do obrazu tego naukowego. Tam, ja należę do takich filozofów, którzy otwarcie mówią, nie, tego nie należy robić, nie ma powodów. Ale jak to podeprzeć, żeby wstrzymać taką redukcję? No i tu rzeczywiście od lat z pracownikami rozwijam taki projekt, który nazywa się projektem rozgałęziających możliwych historii, prawda, który jakby daje taką podstawę teoretyczną, żeby zarówno myśleć o czynach czy wyborach człowieka jako wybierających między alternatywami, a z drugiej strony patrzeć na procesy fizyczne, szczególnie takie, które są alternatywne, prawda, gdzie dochodzi do rozwidleń, właśnie w tym samym schemacie, prawda? No i ten pomysł zbudowania jakiejś takiej jednej platformy, w której można zarówno sensownie mówić o ludzkich wyborach i o człowieku sprawcy, a z drugiej strony rozmyślać o ewolucjach procesów fizycznych, w tym niedeterministycznych, no to taki jest pomysł, że jak to ładnie będzie wyglądało, gdzie to niesprzeczna ta platforma, no to mogę kiwnąć głową, aha, no jest coś bardziej szerszego. No i teraz jeszcze ważne to co pan powiedział, że rzeczywiście jest taki instynkt, że żeby być sprawcą, żeby wykonywać takie rzeczy jak obietnice, czy żałowanie za coś, wygłaszać hasła, wygłaszać tezy, co powinienem, że to wymaga alternatywności, prawda? Że to wymaga wymaga indeterminizmu. No i to rzeczywiście, ja też mam taką intuicję, ale to muszę pana ostrzec, że jesteśmy w obozie zupełnie mniejszościowym, prawda? Że ogół filozofów
odpowiada tutaj, że całkiem dobrze można mówić o tych sprawczych kwestiach, jak jeszcze raz wykonywanie czynów, obiecywanie, żałowanie, gdy nie ma, gdy panuje determinizm. I dodają, że włączenie tutaj alternatywności nic nie pomaga. Ale to jest jako ostrzeżenie, że jesteśmy w mniejszości. Ale wesprę panu Bobu, bo przywołam psychologiczne pewne ustalenia, znowu nie pomnę, czy u Aronsona przeczytałem, czy u Gazaniki. W każdym razie to jest tendencja wykryta, że tak powiem, eksperymentalnie. Mianowicie ludzie wtedy, kiedy dokonują czynów ocenianych przez nich samych oraz przez ich otoczenie pozytywnie, zwłaszcza pod względem moralnym, mają zdecydowanie większą skłonność do przypisowania sobie pełnego sprawstwa opartego na wolnej woli, niż wtedy, kiedy dokonują czynów, których sami się wstydzą przed sobą lub otoczenie ich potępia. Wtedy zrzucają na czynniki obiektywne i konieczność. Tak? Ja musiałem tak postąpić, nie miałem innego wyjścia. Prawda? Więc to pokazuje, że należy się strzec przeciwko upraszczaniu w jedną lub w drugą stronę, bo jest pewien mechanizm, który taką skłonność wyprowadza, a ona jest, jak z tego widzimy, no dość podejrzana w obu kierunkach. Macie panowie profesorowie trochę kontaktu jednak z takim myśleniem trochę wschodnim. Ale pan skacze po temat. Ja zupełnie nie. Ja też. Zna pan taoizm? Ja nie. Znaczy no... Trochę ze wschodu tak mówię. Tak, nie, no to wiem z grubsza o co chodzi, ale... Nie i wie pan, wprawdzie istnieje coś takiego jak tao fizyki, prawda? Więc to jakieś paralele z naszym dzisiejszym tematem mogłyby być, ale odłóżmy to na inną okazję, okej? Okay? Czyli pokora. Ja prosiłabym tutaj pana profesora o dokończenie wątku. Że do tego poczucia, o którym pan profesor mówił, poczucia sprawstwa, że no to troszkę nie jest na temat, prawda? Bo wiadomo, że poczucia mogą być fałszywe, więc to są dlatego mówiłem, ostrzegałem przed... Niewiele tu wnoszące. Natomiast te, które rzeczywiście trzeba się zmierzyć, to jest taka tradycja eksperymentów libertowskich, czy polibecie z lat 84 i później, które z grubsza usiłują pokazać, że zanim pojawi się u człowieka chęć wykonania czegoś w wyborze, gdy ma wybór prawą ręką lub lewą ręką, zanim on zamelduje, mam taką chęć, to wcześniej pojawia się sygnał neuronalny, prawda? I to dużo wcześniej, rzędu 300 milisekund, czyli to jest całkiem dużo, 0,3 sekundy, to samochodem można całkiem sporo przejechać, prawda? No i to są... Skąd on się pojawia? To są poważne rzeczy. Teraz te eksperymenty są na nowo testowane, bo się zmieniła technologia, polepszyła. Jakby jeden z takich styków filozofii z nauką, czy takiej poważnej filozofii mówiącej o wolności człowieka, z drugiej strony neurologii, no to jest, prawda, wspólne oglądanie tych nowych eksperymentów na temat właśnie, jak jest z porządkiem czasowym, prawda, neuronalny sygnał versus moje poczucie, by się zdecydowało. Dobrze, to dziękuję. My już powoli zbliżamy się do końca spotkania. Chciałam się zapytać, czy ktoś ma jeszcze chęć zadania ostatniego pytania? To mam jeszcze takie pytanie. Czy pan profesor uważa falsyfikowalność teorii za dobre kryterium do uznania jej za naukową? I czy istnieją jakieś alternatywne kryteria? Na naukowość, rozróżnienie tak. Naukowość a pseudonaukowość. No w pierwszym przybliżeniu to całkiem niezłe kryterium, prawda, bo to jest takie kryterium, które, żeby wreszcie wytłumaczyć, że mam za zadanie
wyobrazić sobie, że jest jakiś test eksperymentalny danej teorii. Jeśli nie jestem w stanie wyobrazić sobie, że jest taki test, no to znaczy, że to jest nienaukowa. Ale Popper, kiedy to wymyślił, to jeszcze nauki były stosunkowo mało abstrakcyjne i czasem się robią coraz bardziej abstrakcyjne i ten ich kontakt z empirią jest coraz mniejszy. Taką dramatyczną sytuacją w tej sprawie obecnie to jest teoria strun, prawda, która wydaje się, że ma znikomy albo żaden kontakt z empirią, prawda? Może to akurat dobry wniosek, że kryterium popperowskie da wynik to nie nauka. Taki ogólny pomysł, ogólna krytyka idzie w takich dwóch stronach. Właśnie tak jak wspominam, że ten kontakt z doświadczeniem maleje przy bardziej abstrakcyjnych teoriach. No a drugie, że samo sformułowanie, że jest możliwe albo jest do wyobrażenia eksperyment, to jest trudne do uściślenia, prawda? W jakim sensie możliwe, zapyta tradycyjnie filozof, albo jak to mamy sobie wyobrażać, kto ma to wyobrażać sobie. Ale rzecz w tym, że zdaje się, nie ma lepszych, że teraz są takie socjologiczne teorie mówiące, że wspólnota naukowców jakoś zasadniczo się różni od wspólnoty pseudonaukowców, prawda? No i to Państwo czują prawdopodobnie, że tak mówią przynajmniej chemicy, że jest jakaś zasadnicza różnica między tym, jak chemicy uprawiają chemię, a jak homeopaci uprawiają homeopatię, prawda? I jakieś, mają takie, my dzisiaj o tym rozmawiałem, więc mogę Państwu powiedzieć, że wydaje się, że chemik i homeopata ma inne podejście do porażki, prawda? Na pewno jeden i drugi ma porażkę, prawda? Idzie chemik do laboratorium, prawda? Na ogół mu się nie uda, prawda? Coś tam otrzymać. No i potem się uczy, że mówi, aha, za szybko dolałem jedno do drugiego. No to już się nauczył tego i następnym razem już albo to zapisze na papierze, albo po prostu będzie robił inaczej. No i według moich właśnie tych, jak słuchałem tych moich znajomych homeopatów, no to oni mówią, że oni tak na porażki nie reagują, prawda? No że po prostu są statystyczne błędy. Jeśli to jest prawdą, no to jest takie jedno z takich bardziej współczesnych kryteriów, że to jest socjologiczne, działają inaczej grupy naukowców i pseudonaukowców, takich dość prostych rzeczy, w ramach jak reagować na porażkę. Ale tak, to tyle. To ja tylko jeszcze jedno zdanie, bo myślałem o tym na początku, pan trochę mi teraz to przypomniał. Nauka może odgrywać rolę falsyfikacyjną wobec teorii filozoficznych. A właśnie tak jak przytoczyłem to na tym przykładzie heglowskim. Jeżeli filozofowie za bardzo sobie pofantazjują i pójdą w jakieś spekulacje już nazbyt, powiedziałbym, swobodne, to czasami naukowcy mogą ich sprowadzić na ziemię. Mogą rzeczywiście sfalsyfikować i mądrzy filozofowie nie brną w takie teorie i w takie obszary, w których mogą się zetknąć z falsyfikacją naukową, co nie oznacza, że uprawiają po prostu niefalsyfikowalną wiedzę. Tyle tylko, że filozofia pod tymi względami różni się jednak od nauki i niekoniecznie podlega falsyfikacji w tych swoich stricte filozoficznych dociekaniach. No ale właśnie to się zmieniło jakoś zasadniczo, prawda? Że to, nie wiem, pan profesor, nie znajdziemy dużo takich przykładów na podobieństwo Hegla czy Kartezjusz, jeszcze Kartezjusz był z oceną, jak biegnie, jak krew się toczy, albo teoria, prawda? Więc bo filozofowie już po prostu przestali w ogóle takie tematy penetrować, bo wiedzą, że tutaj są niekompetentni, zrobią to lepiej inni. Kartezjusz był cyborgiem.
Może czas wymyśleć jakąś taką śmiałą tezę empiryczną, prawda? No przeszlibyśmy do historii. Tak? Kto wie, że musi być fałszywa. To jest trochę paradoks. Ale nie za to Kartezjusza cenimy, że miał teorię wirów i teorię krążenia krwi, więc największym się zdarzały pomyłki. Ale najwięksi przeszli do historii dlatego, że oprócz tych pomyłek to jednak mieli pewne dokonania bardziej pozytywne. Ale ja jeszcze powiem, że jest pewna zasadnicza rzecz między filozofią a nauką, że filozofia jest zabawna, prawda? Że my się tym bawimy przez większość czasu i to kiedyś jak byłem na postdocu, no to tam właśnie przy piwie toczyły się takie dyskusje, jaki to artykuł najlepiej napisać, prawda? No i na topie to jest, żeby był zabawny i prawdziwy, prawda? Ale to bardzo trudne, prawda? Więc co powinno być drugie, prawda? Zabawne, nieprawdziwe, czy nudne, a prawdziwe. No i oczywiście filozof mówi, druga opcja to jest zabawne i nieprawdziwe. Jeszcze, żeby było nieprawdziwe w interesujący sposób. No i teraz to nie są wskazania do fizyków czy chemii, prawda? No, jak nie potraficie nic zabawnego i prawdziwego, no to już zostawcie prawdę na boku i produkujcie tylko zabawne. No nie, zasadniczo, my jesteśmy inni. Mam nadzieję, że publiczność potwierdzi, że dobrze się bawi z filozofią. Ale jeszcze chyba musimy powiedzieć, że ja przynajmniej czuję, że to co filozofuj robi, to jest super inicjatywa i że życzymy dużo szczęścia, spotkań, dużo zabawy przede wszystkim. Znakomicie, to bardzo dziękuję. Profesorom oczywiście w szczególności że zgodzili się panowie przyjąć nasze zaproszenie. Również dziękuję państwu za przybycie i za pytania. Tak. Dziękujemy również Kulturatce, która była patronem naszym i chcę zaprosić na kolejne spotkanie, którego tematem będzie kultura i odbędzie się ono w pierwszej połowie grudnia. Dziękuję. Dziękujemy.